Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, szybki filmik na Instagrama, jak popierdzielam, kurde, po chacie tym najbotem kupionym za stówę, zrobionym. O! Przez próg przejeżdża bez problemu. Silniki, słuchajcie, 2x400 W, także to naprawdę jest spora moc. Wjechałem do pokoju, teraz zapierdalam. O! Obróciłem się. Uczę się tym jeździć, bo powiem wam, że naprawdę nie jest łatwo w tym manewrować po czeluściach przedpokoju, gdzie jest bardzo wąsko. Teraz znowu wjeżdżam do... żebym w lustro nie przypierdzielił. Ło! O! Dobra. Nie! Źle. Nie czuję! Nie panuję jeszcze nad tym w 100%. Pobijał trochę ściany przed wyprowadzką. Ale... dobra, teraz się obracam. Trenujemy obracanie. Piruety. Jeszcze raz się kopznę do pokoju. Spróbuję jakoś opanować to. O kurwa, zajebałem w szafę. Zajebałem w szafę. Mówię wam, to jest cholernie mocne. 2x400 W. I no, teraz mi ładnie poszło. Muszę poczuć sterowanie tym, bo to naprawdę jest wykurwiste. No, wjechanie do kuchni przez ten próg radzi sobie bez problemu. Nie no, zajebiste, dobra, minuta 30, patrzcie, stój, pilnuj, nie ruszaj się, zajebista sprawa. Jutro, kurczę, wychodzę z tym na dwór i uczę się po prostu jeździć tym po chodnikach i tak dalej. Teraz jest tryb w ogóle ograniczonej prędkości, także powiem wam, że to wolniutko i tak jeździ, ale jeszcze jest jakiś tutaj tryb sportowy, wgrałem teraz mu nowy firmware. Także odblokował jakieś tam jeszcze większe tryby. Także podejrzewam, że ona do 30 km może wyciągnąć spokojnie. I muszę zrobić jeszcze sobie tutaj to, obrócić na drugą stronę przede wszystkim. Bo tym tutaj sterujecie udami, tak? I tutaj widać, że jest pęknięte i troszeczkę to utrudnia sterowanie. Ja sobie bym to obrócił na drugą stronę. Tylko nie wiem, czy to da radę obrócić na drugą stronę. Chyba raczej nie da rady obrócić. Będę musiał coś wykombinować, żeby po prostu mieć mocniejsze, pewniejsze tutaj sterowanie na tych piankach. Tak poza tym, rewelacja. Za 100 zł, słuchajcie, fuksło mi się jak cholera. Nie wiem, co oni tam kombinowali przy tym, ale źle. W złą stronę szli. Także to by było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Życzę wam miłego piątku. Fajnej imprezki. No i to tyle. Pa!